Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, spóźniony, ale najważniejsze, że jest, będzie. Standardowo zaczynam od zbierania mandatów, znaczy kasy za mandaty. To jest jedyna rzecz, która, że tak powiem, mi została z takich poważniejszych. To jakby zaliczanie zmiany jest jakby dla mnie drugorzędnym w tym momencie problemem. Aczkolwiek będziemy się jakby tym kierować. Tam przekroczyłem już 50 zmian. Brakuje mi do pełniaka, znaczy do 100% osiągnięcia 100 zmian. Ale na zmiany mam akurat patent, który łatwo zrobić. Tak więc zmiana mi się w tym momencie, tak jak mówię, nie przejmuje. Biorąc też pod uwagę to, że jest to 41 odcinek, a ja sobie ustaliłem, że maksymalnie chcę zagrać do 50 odcinka i po prostu zakończyć tą serię w takim stanie, w jakim będzie. Na pewno do 50 odcinka nabiję te 100 zmian, bez problemu. Nie wiem właśnie tylko, czy uda mi się zdobyć tam chyba 100 tysięcy euro za mandaty. Nie jestem pewien, czy w ogóle w tym momencie mam nawet 10 tysięcy. Jest to strasznie upierdliwa sprawa. Szczególnie rzecz biorąc, że za mandaty często się dostaje grosze. Największym mandatem chyba, jaki można wystawić, to jest za jazdę po pijaku. Normalnie jak grałem w pierwszych odcinkach, to jakby kierowcę należało aresztować. I tak robiłem, a potem odkryłem, że jak się nie aresztuje, tylko wystawi mandat, no to za jazdę po pijaku jest chyba 500 euro. Więc to jest jakby najlepsza sprawa, żeby taki mandat zdobyć. W tym momencie staram się, że tak powiem, znaleźć jakiegoś haka na kierowcę, który mi da na pewno podstawę do wstawienia mandatu. Czy na przykład wykrzyknik, albo jazdę bez pasów, albo nie wiem, na pewno nie taki potwierdzający ten, że nic nie znaleźliśmy. To mnie nie interesuje. Mógłbym w teorii na prędkość łapać, ale za przekroczenie prędkości nie opyla się w ogóle. Jest naprawdę gruszowa sprawa. Dobra, mamy gadkę przez telefon. Spróbujmy zatrzymać pojazd. Dobra, pojazd się zatrzyma. Często jest tak, że uciekają chłopaki, więc znalezione nieprawidłowości. Czyli przynajmniej jeden punkt zmiany zrobimy. W sumie bardzo dobre wytyczne zmiany, znaczy wytyczne. Wymagania zmiany są. Na każdym znalezionym problemie dostanę jakby jakąś kasę. Znaczy będę mógł mandat wystawić, no. Czyli tak, już powinniśmy mieć ten mandacik za gadkę przez telefon. Czyli to. Tylko to chyba jest, nie wiem, 30 euro. Albo 15, nie wiem. Dobra. Lecimy standardowo, czy apteczkę ma. Dobra, apteczka jest. Przyjrzyjmy się, może będzie pod wpływem. Okej, czyli ma narkotyki prawdopodobnie. Narkotyki tak naprawdę mnie nie interesują, ale sprawdzę alkohol tak na wszelki wypadek. Nic. Z narkotyków obstawiam, że jak będzie narkotyk, to będzie przetłumaczone na prędkość. Czyli będzie speed. Zaraz zobaczmy. Kokaina. Kokainy chyba nie miałem jeszcze. Spróbuję mu wystawić mandat za kokainę. Zobaczymy. Dobra, czyli będzie też mandacik za brak praw dowodu rejestracyjnego. No chyba, że
trzeba będzie mu wystawić pouczenie, znaczy udzielić. Ale jak widać, mogę wystawić mandacik, więc nie jest źle. Dobra, tutaj już niczym się nie bawię. Przechodzimy do sprawdzenia pojazdu. Może będzie... Nie będą łysa opony niestety. Rejestracja jest. Zobaczmy światełka. Te są ok. Te są ok. Z lewej strony już nie sprawdzam. Kurde. Opon, bo nie warto tracić czasu. To wygląda chyba, że wsteczne są. Zobaczmy jako z ubezpieczeniem. Kurde. Lipa. Wszystko ma ok na razie. Teraz tylko szansa, że może ma po terminie apteczkę. Słabo jak. Dobra. Trzeba myszką klikać. Trójkąt jest się tak jakby rzeczy obowiązkowe ma. Teraz możemy poszukać ewentualnie jakiegoś towaru. Ale nic nie widzę. To się mnie interesuje, po co to jest. To jest, nie wiem, słoma dla konia? Można jeszcze uwagę zmienić, zważyć, ale raczej tego nie zrobię. Dobra, wystawimy mandat. Zobaczymy, czy da się wstawić mandat za jazdę po kokainie. Powinienem ogólnie go aresztować. Dobra. Czyli narkotyki tak samo cenią jak alkohol. Najlepsze, że za jazdę pod wpływem narkotyków 2 punkty się dostaje w Niemczech. Chyba tak. Ale dobra, no. Bardzo fajny ten zarobek. Jakbym tak na każdym kierowcy zarabiał, to bym bardzo szybko ten zdobył te 100 tysięcy. To prawie pół tysiaka, znaczy ponad pół tysiaka wpadło, nie? Prawie 600. Dobra. Idziemy kolejnego klienta poszukać. Tu niestety nam się już autostrada kończy. Prawdopodobnie nie zdążę już na przykład tego zbadać. Podejrzanego auta. Bo skończy mi się autostrada. Dodatkowo nie mogę go kurkawona dogonić. Niesamowite. No ale jest okej. Dobra. Dojeżdżajmy do końca i nas zawróci. Nie ma sensu już sprawdzać kolejnych aut. No, mamy zawrotkę. Dobra, szukamy teraz kolejnego. No dajcie się dogonić, strasznie szybko jadą. Albo ja za wolno ten się rozpędzam. Ale jakoś tak nie pamiętałem. Dobra, kolega jest ok. Super, że mnie przepchnąłeś. Zobaczmy tego busa. Podjedźmy bliżej, będzie szybciej skanowanko. Też jest ok. I tak właśnie jest. Szukanie kogoś, kto coś ma na sumieniu. Zbadaj pojazd. Jest ok. I wężykiem. Bardzo ciężko się steruje tym radiowozem. Jak ktoś jest umie pierwszy raz na tym odcinku, to wieź się mi albo nie, ale jest ciężko. No. Normalne nie jest, same aniołki jadą. No. No kurde. Super. Kolejny. Jakieś pasy, rozmowa przez telefon, cokolwiek. No weźcie chłopaki, kobiety, czy tam dziewczyny, tam. Cokolwiek. Jakieś niezapięte pasy. No ja nie mogę, no. Jak ja mam tą grę przejść, jak nikt przewinienia nie ma. Czy tam nie łamie prawa. Albo przynajmniej ja nie widzę.
Dobra, spróbujmy. Może u tego coś będzie. Jak? No ale co za... Nie, fart. Co za idealny... Ten, świat gry. Dobra, mamy wykrzyknik, czyli jakaś usterka. No ale jak znajdziesz, to ci ucieka. Super. Nie opyla mi się ścigać uciekiniera, bo zawsze kończy się to aresztowaniem, a jak jest aresztowanie, to muszę klienta odwieźć na komisariat i tracę czas. A mandatu za to nie mam. Dobra, kolejny. Zobaczmy. Dobra, zatrzymuję się. Wykrzyknik oznacza jakieś uszkodzenie. Usterkę. Może niedziałające światła. Brak rejestracji. Albo widoczne obciążenie. Zobaczymy. Zaraz. Jak się zatrzyma oczywiście. Dobra. I szybciutko. Zatrzymaliśmy cię, ponieważ wykroczenie. W sensie uszkodzenie, przepraszam. Dobra, spytajmy się o apteczkę standardowo. Okej, jest w bagażniku. A gdzie ty masz bagażnik tutaj? Dokumenty. Ma wszystko. Ma wszystko, kurde. Przyjrzyjmy się. No, wygląda na idealnego. Poszukajmy zatem usterki. Dobra. Łyse opony ma, bardzo dobrze. Co się stało z tą kamerą? Bardzo mi się podoba, że widzimy na oko, że ktoś ma biernik zjechany w oponach. To jest bardzo ciekawe. Nie ma trójkącika. Bardzo dobrze. Będzie kolejne. Nic nam światełka. Zwał jak zwał. O, kolejny mandat za brak ubezpieczenia, z tego co rozumiem. Światła się raczej palą. Te. Ciekaw jestem niby jak list przewozowy mam sprawdzić, jak on nic nie wiedział. Dobra, nie traćmy czasu. Lecimy z mandacikiem. Zobaczmy. Znaczek emisji, czyli ubezpieczenie, brak trójkąta, czy tam światełka. Wadliwe światła? Ja nie zauważyłem, żebym miał wadliwe światła, ale okej. Czyli 135. To mniej więcej jest taka suma najczęściej wpadająca. Ten pierwszy kierowca to był po prostu pod wpływem narkotyków. To chyba pierwszy raz mi się trafił. Odkąd przynajmniej, no to zacząłem zwracać uwagę. Czyli najlepsi są kierowcy, którzy jeżdżą pod wpływem narkotyków dla mnie i pod wpływem narkotyków. Wtedy można jakby najlepiej zarobić na tych mandatach. Teraz oczywiście jest szansa, że mogę po raz kolejny sprawdzać te same samochody, bo mogłem je dogonić teraz. Ten. O, gada przez telefon, bardzo dobrze. Mamy podstawę do zatrzymania, ale oczywiście. Ciekaw jestem, jak często w realu kierowcy uciekają policji. Wydaje mi się, że bardzo rzadko. W tej grze to jest ogólnie tak, że jak bardzo potrzeba, to oni uciekają. I jak za bardzo nie potrzeba, to nie uciekają. Kurde, telefon mi się wyświetlił. Muszę chować telefon, żeby mnie nie rozpraszał. Dobra, niezapięte pasy. Spróbujmy zatrzymać. Dobra, zatrzyma się. Ogólnie chodzi mi o to, że jak mamy w zadaniach zmiany
nie wiem, pomyślnie wykonać pościgi, to prawie żaden kierowca wtedy nie ucieka. Teraz jak tego nie potrzebuje, to tak jak widzieliście, już parę razy było. Dobra. Czy mamy przynajmniej podstawę? Znaczy, no na pewno będzie mandacik. Za parę eurasków, czyli wykroczenie, jazda bez zapiętych pasów. O. Dobrze, dobrze. Rutynowa kontrola, przyjrzyjmy się standardowo. Coś, nic podejrzanego, czyli olewamy. Apteczka jest. Okej. Zobaczmy teraz dokumenty. Wszystko mamy, dobra. Idziemy zatem oblukać brykę. Bieżnik jest okej. Zobaczmy, jak tam światełka. Wyglądają okej. Lewe bądź prawe, zależy jak się patrzy. Idziemy do tyłu zatem. Tylko wydaje mi się, że powinienem list przewozowy jeszcze sprawdzić. Bo jak będzie jakiś... będzie przewoziła towar, a będzie pewnie przewozić, to bez zajrzenia list przewozowy nie będę mógł potwierdzić bądź zaprzeczyć, że towar się zgadza, czyli dokumenty. Gdzie to było? To chyba tyle. Tu już chyba przejrzałem listę, no nie, zaraz się przekonamy. Dobra, mamy apteczkę, apteczka jest w porządku, trójkąt jest. Okej, to można coś poklikać, czasem coś się znajdzie, ale nic nie widzę w tym razem. Dobra, no tu mandat za brak pasów. Chyba, że gra stwierdzi, nie, dobrze, bo czasem stwierdzi, że blokuje mandaty i możemy tylko udzielić pouczenia. Czyli 30 euro, no, czyli to praktycznie grosze. Jak ja bym tak ciułał, no w sumie nie ciułam, po 30 euro od kierowcy, którego uda mi się wyhaczyć i zatrzymać, to ja chyba i 200 odcinków bym spędził, żeby te 100 tysięcy dobić. Nierealne. Znaczy nie chcę mi się aż tyle nagrywać tych odcinków. Na serio, 50 odcinków to jest wystarczająca ilość na ten tytuł. Super. Super, no po prostu ten. Masz jakieś przewinienie, coś się dopatrzysz, jakiegoś uszkodzenia, to ci zawsze uciekają. No teraz, a teraz ci po prostu nic nie jedzie. Bardzo mnie to nastawia tak sobie do tej gry. Dobra, no to zbadajmy. Aniołek? Aniołek. Nic nie przewinie. Żadnego przewinienia nie ma. Zauważalnego oczywiście. Dobra, ktoś mnie wyprzedza, coś ten teges. Kolega w kolorze beżowym. Zbadaj. Dobra, niezapięte pasy. Zobaczymy, czy się uda go zatrzymać. Nie, kurka wodna, nie. Ile można? No chyba, nie wiem, 8 na 10 to mi ucieka. Co to za... Co to jest w ogóle? Ja w życiu na tych mandatach nie zbiorę tych mandatów, no. I co, ty też będziesz mi uciekał? Przynajmniej w końcu jakiś normalny. Może będzie pijany, może będzie pod wpływem narkotyków. Trzymam kciuki. No
zatrzymaj się, człowieku. Pewnie gdzieś tu się zatrzyma, bo... Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze, pamiętajcie. Ej, zatrzymaliśmy cię, ponieważ uszkodzenia. Dobra, jest standardowa, rutynowa. Przyglądamy się. Nic podejrzanego, fajnie, apteczka jest. Apteczkę musimy się zapytać, żeby nam pozwoliło zajrzeć do bagażnika, inaczej nam nie pozwoli. Dobra, dokumenty. Brakuje ci czegoś? A, dobra, sprawdźmy dokumenty. Ale nic nie mówił, że ma ten, list przewozowy. Ciekawe. Niby ciężarówka czy tam bus powinien mieć. Dobra, bieżnik przez RZ jest ok. O, dobra. Mandat za światło będzie. Idziemy dalej. On ma z tyłu, rozumiem. Bagażnik, dobra. Tutaj działa, a tutaj jak? Okej, rejestracja. O, dobra, czyli mamy już dwa mandaty. Apteczka jest, ale straciła ważność, bardzo dobrze. Który kąt jest? Zobaczmy, może jakiś ten cudo przewozi. Będzie gitarka. Nic nie widać. Dobra, ustawiamy mandat. Powinienem go jeszcze zważyć. Nie, nie chcę się zważyć. Dużo czasu, a nie wiem, czy... Nie pamiętam, ile za przekroczenie wagi jest. Zresztą zobaczymy, czy nam gra nas upomni, że nie zważyłem. Tak, no, upomniało. Może trzeba ważyć te ciężarówki chociażby. Może ktoś, która będzie czasem przeciążona, to wtedy zawsze parę euro wpadnie. Dobra, jak już się tak wpychasz do kontroli, to chodź. Poczekaj teraz. Daj się zbadać. Okej, telefon. O, zatrzymuje się, bardzo dobrze. To i my się zatrzymamy. No. Te się czasem zatrzymują godzinę, to też jest irytujące troszeczkę. Wykroczenie. Telefon. Tak, dziękuję za zwrócenie uwagi. Dobra, apteczka. Jest, okej, dziękuję. Dokumenty. Dobra, brak dokumentów. Jest szansa na parę euro. Zobaczmy, czy osoba zachowuje się podejrzanie. Nic podejrzanego. Dobra, czyli przyglądamy się samochodowi, autowi, aucie, samochodu, nie wiem, to odmienić. Światełka jak tam? Mrygają ładnie. A te są ok. Dobra, przebiegnijmy tutaj. Teraz prawe. Elegancko. Lewe. Też będą elegancko. Jak tam ubezpieczonko? Jest ok. O, to lubię. Jakie mam teraz zobaczyć? Co ja sprawdzę? Kocham, jak ta gra mi wstawi ten. No po prostu nie sprawdzę na przykład,
trzymam apteczkę w dłoni, czy tam. Super. To mi się najbardziej podoba w tej grze. Na przykład jak apteczka straciła ważność, to nie mogłem tego sprawdzić. Dobra, no tak czy siak. Mandat za komóreczkę będzie. I brak dowodu rejestracyjnego. Zawsze 70. No, nie mogłem sprawdzić apteczki, bo jej nie widziałem. Sorry. Sorry bardzo. Bardzo chciałem sprawdzić, czy apteczka miała ważność. Ale nie mogłem tego przeprowadzić gdzieś, ponieważ gra mi zasłoniła widok. Dobra, badajmy kolejny pojazd. Pojazdos. Super. Cieszę się, że jesteś idealnym obywatelem. A tutaj jak? Też jest idealny obywatel. A tutaj? Jak ten obywatel, obywatelka? Też jest ok. Super. Wkurza mnie, że muszę za każdym razem, że... O, kolega jedzie wężykiem. Czyli mamy pijanego prawdopodobnie. Pytanie, czy pijany się zatrzyma. No ale oczywiście, no kurde, no czemu miałby się zatrzymać, no? No dobra, no. Jak ktoś jest pijany, też rozumiem, że ucieka. Jak człowiek jest właśnie pod wpływem alkoholu, to czasem ma głupią brawurę, odwagę. Badajmy pojazd. Nie wiem, czy go badałem, czy nie. O, nie zapięte pasko, szkoda. Zatrzymajmy. Szkoda, że tamten się nie zatrzymał. Prawdopodobnie był pijany. By 500 euro wpadło. No, ale nie mam dzisiaj szczęścia. No, nie mam. Pierwszy kierowca zatrzymany był super. Ponad 500 euro wpadło. Elegancko. Najgorzej, że nie pamiętam, za co go zatrzymałem. Ją. Zapasy? Kurde, no. Nie pamiętam. Jest okej? Okej, dobra. No serio, czasem po prostu z automatu jakby mój mózg nie odnotowuje faktu. Dobra. Oczko, jak tam? Nic podejrzanego. Dokumenty. Ma. Dobra. Idziemy zatem na sprawdzenie stanu technicznego samochodu. Nie. Dwuklik mi się zrobił, no. Dobra, zobaczmy światełka. Znowu kamera wariuje. Z przodu widzę tył, z tyłu będę widział przód. Mam nadzieję tylko, że uda się bagażnik sprawdzić bez problemu. Proszę bardzo. Sprawdzamy tył, widzimy przód. Po prostu... wczesno. Gra z 2015 roku. Ta firma wypuściła kolejne dwie części, a nie zadbała o stan techniczny pierwszej części. Kocham takie firmy. Dobra, mandat za apteczkę, fajnie. Trójkąt jest, to jest, dobra. Nie wiem, czy to trzeba było zważyć oś, czy nie. Ale mandacik leci. Ale grosze, no. Grosze. Czyli osoba była poszukiwana na przykład. Ale jakbym ją miał aresztować, to bym wtedy kasy za mandat nie dostał. Nie opylało. Nie opyla mi się nic innego robić. No czemu nic nie jedzie? Tylko tak daleko. Jak tak można w ogóle? HQ2, Cabela 1.
Teraz mi się autostrada skończy. Kolejna nitka, że tak powiem. Okej, zobaczmy. Czy się uda? O, idealny obywatel. Zanim powinien ktoś jechać z tego, co widziałem. Dobra. Uda mi się go zbadać. Chyba mi się nie uda zbadać. A jak coś będzie przewinienie, to nie uda mi się pewnie zatrzymać. Uda się? Czy się nie uda? No bo to już na serio jest koniec autostrady. No zatrzymaj się. Zenobia. Dobra. Okej. Zobaczmy. Był wykrzyknik, nie? Z tego co pamiętam. Bo czy się... Kuźwa! Czyli musiał być mrugnięcie na czerwono, że ucieka i w ostatnim momencie się rozmyślił i przestał uciekać. Przez co, jak widzimy, mamy od razu aresztowanie. Bardzo mi to było potrzebne do szczęścia. Bardzo. Dobra, dojeżdżamy do końca. Pytanie, czy jak się bym wrócił teraz, to będę miał szybką podróż? Nie próbowałem. Nie, cofnęło nas tutaj z powrotem. Dobra, czyli musimy jechać do zjazdu gdzieś w lewo albo w prawo, żeby zaliczyć tak zwaną szybką podróż. Tu na prawo mamy kolejną nitkę autostrady. Super, wyszedł mi ten skręt. No ale cóż, jedziemy dalej. Wydaje mi się, że jak to skręcę w prawo, to niedaleko powinien być zjazd, z którego często korzystam, żeby sobie ponabijać wymiany. Zasadniczo do zalecenia zmiany brakuje mi jednego znalezienia jednej usterki. Co chciałbym zrobić w sumie? Byśmy sobie zmianę zmienili. Może na nockę by była? Czy sprawdzamy w dzień, czy w nocy? Nie zauważyłem, żeby coś było specjalnie z czymś się różniło. No, oprócz tego, że w nocy... oprócz tego, że w nocy jest ciemno. No jest ciemno, no i co zrobimy? Nic nie zrobimy. W nocy ma być ciemno, więc jest ciemno. Elegancko. Przenosimy się zatem tutaj. Na komisariat w sensie. A już stawmy klienta, którego nie chcieliśmy aresztować, ale nam z automatu aresztowało. Kiedyś się cieszyłem, bo za takie coś dostaje się 1000 expa. Ale jako, że mam już i tak najwyższą rangę w tej grze, to w ogóle mi to niepotrzebne. Tak, 1000 expa, super. Myślę, żeby ten exp się na euro przeliczał albo coś. Ale tak nie jest. Dobra, ruszamy zatem. Tak jak na początku odcinka. My szukamy jakieś usterki do zaliczenia zmiany. Przestawmy sobie na funkcję. Zbadaj pojazd. Oczywiście był poza zasięgiem, więc mi zablokowało. Badanie pojazdu. Super. Jak tam? No ja nie mogę. Trzeba w ostatnim momencie. Dobra. Uciekł kolega.
się dogonię tak spokojnie. Kurde, ale ktoś to te menu wymyślił, to mu się, nie wiem, Nagrodę Nobla powinien dostać. Muszę prowadzić auto i jednocześnie ten sobie tutaj po prawej przeklikiwać. Jak ja bym chciał te radio wyłączyć, jak ono mnie denerwuje. O, proszę bardzo, to kolega, który mi uciekał. Nie. Idź. Mi stąd. Się zatrzymał. Dobra, tym razem pojedziemy na prawo. Dzisiaj tu jeszcze nie byliśmy. O, dobra, jakiś busik. Z nadzieją go zaraz ten, no, sprawdzimy. Może coś będzie miał ciekawego dla mnie. Zobaczmy. Dobra, coś jest. Zatrzymuj się. Ale się zatrzymałem, ale w sumie. Przynajmniej będą samochody stały. Nie będą mogły mnie wyminąć. To przynajmniej będę mógł więcej samochodów sprawdzić, bo będą pod ręką. Uszkodzenia, czyli wady pojazdu, apteczka standardowo, w bagażniku, przyjrzyjmy się kierowcy, nic podejrzanego, oczywiście dokumenty mamy. Dobra, dowód rejestracyjny, no to jakieś 10 czy 15 euro wpadnie, zawsze coś. Sprawdźmy dokumenty, bo przewozowe ma. I tyle. Dobra. Jak tam bieżnik jest ok. Bardzo dobrze, że się korki robią. W sumie tak ciekawie stanął ten koleś. Na poboczu. Dobra. Światło wygląda, że są ok. To jest ok. To co my takiego zauważyliśmy? Może przeciążenie? Ok. Apteczka jak? Jak tam apteczka? No. Badaj mi tą apteczkę, kurka wodna, no. Super. A spacja nie działa, czyli muszę myszką trafić w jakiś punkt pudełka, żeby mi ten pokazał. No nie. No nie sprawdzę, bo on odkłada to. Dobra. W sumie ten jakiś list przewozowy, coś tego. Nieważne. Dobra. Idziemy po ten. Wagę zważymy. Wagę zważymy. Zważymy brykę. Może nasze czujne oko wykryło, że ten bus jest przeciążony. Wiecie jak jest. Może głęboko osiadł na zawieszeniu. Skoro światełka są całe, rejestracja jest ok. To musi być przeciążone, no nie ma innego wyjścia. No i jest. Nie wiem jak ona to widzi, ale tak było. Nie. Dobra, wystawiajmy szybko mandat. Niestety nie udało mi się sprawdzić. Nie mogę mandatu wstawić w sumie. To ja go aresztuję w takim wypadku. Będzie nieuzasadniony ten. Nieuzasadniona ta, no. Zatrzymanie nieuzasadnione. Co prawda ładny korek mi się zrobił. Idealny pod to sprawdzanie kolejnych aut, no ale cóż. Tutaj też musimy zrobić, znaczy w osiągnięciach ja muszę zrobić jakby pomyłek.
Zakładam, że skucie w kajdanki, w sensie aresztowanie osoby niewinnej, jest tak zwaną pomyłką. Nie wiem tego niestety, gdyż jest to osiągnięcie z tak zwanych ukrytych, a osiągnięcia z ukrytych nie pokazują mi się w statystykach. Ile już mam zaliczonego. Głupie takie trochę, no ale cóż, nie poradzę nic na to. No chyba, że się mylę, jak ktoś coś o tym wie. Ale ukryte osiągnięcia są ukryte i tyle. Możesz ewentualnie zobaczyć, jak inni gracze to wykonali i wtedy wiesz, co jest ukryte. Na Xboxie przynajmniej da się to odkryć i na PlayStation. Ale też chyba statystyk nie podaje. Dobra, w każdym razie ostawimy klienta. Jak widać, koła nam się przesunęły. Od szybkiej podróży, tak się dzieje. Mam teorię, że szybciej koła respi niż reszta samochodu i potem ten następuje takie opóźnienie. Nie, mam nadzieję, że to zaliczyło mi do nieuprawnionego zatrzymania. Nic nie pokazuje gra niestety w tym momencie, więc nie wiem. Więc nie wiem. Mamy 41 minutę. Dobra, no. Fajnie by było chociaż zaliczyć tą zmianę tak jak trzeba. Ale jak się nie uda, to zaraz będę jechał tak, żeby czas odliczać. Mamy 3 godziny 30 minut jeszcze do końca zmiany. Każde zatrzymanie, każde sprawdzanie samochodu tego czasu ubywa. Jak tam? Jest ok, fajnie. A tutaj jak? No jak tego chciałem, nie tamtego, no. Jak mi się to udaje robić, to ja nie wiem. Dobra, przynajmniej ma wykrzyknik. O, dobra. Znowu zakorkujemy ulicę na wszelki wypadek. Zrobimy korek, to będzie łatwiej. Więcej samochodu pod ręką się zatrzyma. Był wykrzyknik, więc uszkodzenia dajemy. Apteczka. Nie ma apteczki, będzie mandat. Ale musimy teraz znaleźć kolejną podstawę, żeby zajrzeć na bagażnik, czyli trójkąt. Ciekawe co by było, jakby nie miało, babka nie miała ani trójkąta, ani ten. Z drugiej strony to jest ciężarówka, więc pewnie mógłbym ją i tak sprawdzić. Bo list przewozowy powinna mi dać. Dokładnie. Sprawdźmy dokumenty. Może będzie poza czasem. Przyglądałem się, bo już nie pamiętam. Dobra, przyglądałem się. Dobra, rutynowa kontrola. Bieżnik jest ok. Zobaczmy. No, apteczki nie znajdziemy, bo sama powiedziała, że nie ma. Światła się palą. O, nie ma rejestracji. Ja dawno tu rejestracji z przodu nie widziałem. Ciekaw jestem, jaki mandat za to jest. Za brak rejestracji z przodu. Zaraz się dowiemy. Pewnie 10 euro. Dobra, jak ubezpieczonko. O, elegancko. No, fajnie by było chociaż za stówkę zarobić. Ubrania się zgadzają. Dobrze, zabezpieczony jest. Dobra. Czyli co do ładunku. Dobra, sprawdzę już tą wagę. Ale wydaje mi się, że raczej waga będzie ok. Tylko tracę czas.
czas. Czasu, którego nie mamy. Ten odcinek miał być o 21, a 21 jest w tym momencie. Więc będzie w najlepszym przypadku o 22. Jak? Traciłem czas. Chyba. Bo, no nie, no raczej tak, bo na zielono się świeciło. Ktoś przetłumaczył to, że było niepoprawne, a było poprawne. Dobra, mandat. Lecimy. 115, czyli zabrak tablicy 40, okej. I wadliwe światła miał. Nie zauważyłem, żeby miał wadliwe światła, no ale człowiek wiecie jak jest. Dobra, zmianę mamy zaliczoną. Ale możemy już wystąpić o zakończenie zmiany, ale tego nie zrobię. Próbujmy dalej. Mogę na przykład dokonać aresztowania niepotrzebnego. Tak, no, tam, bo i tak musimy na komisariat pojechać i tak. Tylko z drugiej strony, dobra, zróbmy tak. Następny kierowca, który ten będzie miał OK, to go aresztuje. I wracamy na komisariat. Co prawda minąłem zjazd, co głupio zrobiłem. Ale nie, może wjadę z powrotem. No jedzie coś. Dobra, poczekajmy. Tamten za szybko jechał. Narzędzia. Dobra, zbadajmy tego zatem. Jak mi żółta szała uciekła. Dobra. Nie. Zaniechaj. Gdzieś się było czerwone przez chwilę i się na żółte zmieniło. Czyli kolega zaczął uciekać, ale się rozmyślił. Więc i tak by było automatyczne ten aresztowanie, ale nie tak jak ja bym chciał to zrobić. Kurde. Zatrzymaj pojazd. Autostrada mi się skończyła. Super. Dobra, gonimy kolegę żółtego. Kolega, ale tak naprawdę sobie... No dobra, powinienem skręcić tu w prawo i potem na moście w lewo pojechać, wtedy jest krótki ten, niedaleko tutaj jest szybka podróż. Aha. Nie odhaczyło mi ten. No zaniechaj. Ale jaka... Zbagowało mi się. Widzieliście? Zaniechaj zatrzymanie pojazdu mi się zbagowało. No nie. Dobra, robię fikołka. I zresetuje mi postęp całego dnia. Ale... Kij z tym. O, nie zresetowało mi? Dziwne. Przednio mi zrobiło reset za takie coś. Może nie zresetowało, bo miałem już to spełnione. Nie wiem. Może. No ale ostatnio jak tak zrobiłem, ale nie miałem wszystkiego zaliczonego, to przywróciło mi do zera. Dobra. Narkotyki. Powinienem już kończyć, ale zaliczymy sobie jedną zmianę ekstra. I tak moim sposobem. Więc trochę będzie dyskoteki. Żeby sobie światełka włączyć, żeby nie było. Dobra. I spróbujmy teraz tak poskakać szybką podróżą, żeby nam czas zmiany doleciał. Czyli ja na ogół robię tutaj. To na pewno 30 minut odjąć. Teraz się cofam. Lecę teraz tutaj.
40 minut. No i tak powtarzamy teraz, aż zbijemy czas do 30 minut przed końcem służby. I w ten sposób można sobie szybciutko zaliczyć te 100 zmian. To jest, że tak powiem, sam to odkryłem, nigdzie o tym nie czytałem. Nie wiem, czy to jest powszechnie znany sposób, ale no, ja go na pewno przypadkowo. Sam tak myślałem, że można z tego skorzystać, że nam tak ten czas mija. A i tak znaleźć dwa razy narkotyki to jest nie do zrobienia. Jak ja raz narkotyki znajduję na 5 odcinków, a tutaj trzeba jeszcze dwa razy znaleźć w ciągu zmiany, nie ma czegoś takiego. Statystycznie nie da się tego zrobić. Okej. Jeszcze nie. Ale prawdopodobnie to już był ostatni skok. I teraz, jak wrócimy na komisariat, to już powinno być ok. No, jak widać już nam się, żebyśmy wrócili na komendę. Czy komisariat to jest komenda? Dobra, zaciągamy, wychodzimy. No i w ten sposób mamy jedną zmianę zaliczoną. Co prawda z zerowym punktem, ale expem, ale na tym mi nie zależy. Kontrole prędkości, usterki, nieprawidłowości, no to już jest do zrealizowania, no ale to będzie kwestia następnego odcinka, który mam nadzieję będzie planowo w kolejny czwartek. Zobaczymy jak będzie, no nie chcę obiecywać. W każdym razie kończmy. Trzeba iść szybko obrabiać ten filmik i wrzucić na kanał, bo pewnie czekacie na niego. Dzięki w każdym razie jeszcze raz za obejrzenie. No i cóż, zapraszam w przyszłym tygodniu. Hej.